Witam Was, kochani, bardzo serdecznie, dobranocnie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Dzięki potędze internetu jesteście w stanie teraz widzieć twarz Geralta. Co prawda troszkę mało wyraźną, no ale trudno. Podążajmy więc za naszym dzielnym kompanem na miejsce spotkania z Jorvetem. Głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. Nic dziwnego. Jesteśmy na miejscu. Cholera. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas z łuków. Co? Nie, to Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraf, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta! Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorvet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył w fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie fujarki? Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Ładnie ich Geralt załatwił, ale wyjmijmy sobie posrebrzany miecz i użyjmy znaku Igni. Rozprawmy się z tą Endragą, która i tak prawdopodobnie... O, następna. Dobranoc. Powinna nam dać składniki do stworzenia czegoś nowego. No. Halo. Nie zostawiacie ze sobą nic? Ten system tutaj. Gin. Noc. Dobrze, więc. No, nasz Wiedźmin, nasz. Troszkę im miny zrzedły, gdy usłyszały to, co mamy im do powiedzenia. No. Okej. Mamy wszystko. Gdzie jest nasz Zoltan? Nie wiem. Tu gdzieś jest. Tu gdzieś powinien być przynajmniej. Tu jest. No idź, chłopie. Krasnoludzie nasz kochany, podążamy za tobą, nie? W tych czeluściach lasu. Nic nam już nie powiesz. Au, pułapka. No trudno. Będziemy musieli żyć w niewiedzy. Żeby tu na górę. Idziesz, Zoltan, idziesz, dobra. Czyli coraz wyżej. Ach, nie to. Weźmy sobie znak Quen. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? Świetnie. Dobra, stan z gry został zapisany. I mamy jak nic walczyć z krabopająkiem. Z tym, którego widzieliśmy w tym jakże zacnym miejscu. Ale ja na sam początek chciałbym medytować. I stworzyć sobie albo wypić kilka eliksirów. Bo to będzie walka dość ciężka. Zobaczmy na początek, jakie mamy eliksiry. Jaskółkę na pewno sobie wypijemy. Zwiększa obrażenia zadawane mieczem. Gawron się przyda. Już mamy dość. Puszczyk. Regeneracja wigoru w walce. Regeneracja wigoru poza walką. Znacznie zwiększający żywotność minus 30. A to nie. Premia do znaków.
Ale to już jest dość toksyczne. Premia do znaków chyba się przyda, co? Dobra, to wypijmy sobie te dwa. Dobrze, więc nasz bohater jest napojony. Także możemy zacząć walkę z naszym jakże wielkim przeciwnikiem. Mam nadzieję, że będziemy z nim walczyć. W tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, świetnie. Czas na ciebie, Geralt. Okej. Twarda sztuka. Nie dostaliśmy go. Niestety nie dosięgliśmy go. Ale na szczęście mamy pomocnika krasnoluda, który na pewno... który był pułapką. Chodź. Chodź do nas. Dostaliśmy. O my go krwawimy. Idziesz do nas? Człowieku, zostaw rzecz nam go. Chcę, żeby wszedł w naszą pułapkę. Widocznie nasz dzielny krasnolud wykona za nas całą robotę. Wow. Troszkę życie nam spadło. Przyjdziesz tu? Co? Nie wlazłeś w to? Jak to nie wlazłeś w naszą pułapkę? Co to ma być? Musimy wziąć sobie znak, który nas ochroni. I zniszczyć go ze znaku. Pięknie. Wow. Spokojnie, krabopająku. Strach pomyśleć, co by było, gdyby miał był na trudniejszym poziomie. No to wtedy chyba... O, coś zostawił. Musiał coś zostawić. Cóż to jest? Okej. To była zasadzka, wiedziałem. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać się o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Aż to, szmaty. Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Ep Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadzce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Sprzydły miękki. Czego ty w ogóle chcesz, Jorvid? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Eseat Vatgern, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię. Dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. Tu mam wątek fabularny, także zapytamy go jeszcze, co on czy bez problemu. Więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? Dwan, który załatwia brudne sprawki z Coyatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić, co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. Mordujesz mieszkańców Flotsam.
Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej dłani niż ty, Geralt. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Niedaleko pewnie. Ruiny Calmwed. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Da nam zaczekać? Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Dobra, to jedziemy. Nie traćmy czasu. Dałby nam czas, no dramat. Jak... Aha, moglibyśmy zażyć jakieś miksturki, ale w sumie chyba czas działania starych nam nie spadł. Zanim zrobimy coś, powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać. Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeźdźcy burzy. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Altfael, moen irit ten werde. Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj? Właśnie. Dziękuję. Jeśli mnie zdradził, już nie żyje. Okej. Chodźmy. Z naszym nowym jeńcem, aby podstępem wziąć Leto. Zobaczymy, czy nam się to uda. Lol. Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Przyszedłem negocjować. Ha, Jorvet, lis puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. Zabiłeś Foltesta. Nie wywiniesz się. Król jest martwy, a jedyną osobą, która widziała zdarzenie, jesteś ty. I to ty się z tego nie wywiniesz. Dość żartów. Uwolnij mnie. Ciaran powiedział, że chcesz zlikwidować Jorveta. A nawet jeśli, to dlaczego miałbyś mi pomagać? Bleded One. Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz. A elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie. My? Królobójcy. Demavent, Foltest. Kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie, kurwa, nie pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, Biały Wilku. Walczyliśmy ramię w ramię. A teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorveta. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Cóż za zdrajca. Serit i Egan, co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w Dolinie Pontaru. Cóż, skoro jesteśmy badassami i zabiliśmy trolla wcześniej, choć nie musieliśmy tego robić, ale może zapytamy o coś jeszcze. Co człowiek robi w szeregach Skojatel? Znasz powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Skojatel to moi bracia w zemście. Jeśli tak stawiasz sprawę. Dość tej farsy. Vedraj, Enle! W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. Holy shit. On ma...
Jaki down! Daj mi miecz! Jaki idiota! Dawaj! Zdychaj! Będziemy po stronie Skojatel tym razem. Proszę cię zabić. Spróbuj. Nie jestem królem. Dobra. Daliśmy mu miecz. Wiemy, szkoda, że był wyrobiony. Po przeciwnych stronach. Będziemy walczyć w miejscu, w którym się gziliśmy. Co to ma być? Stanąłem po stronie szpiczastouszych. Czy działają nam jeszcze eliksiry? Nie działają nam. Shit. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślał, że to ja zabiłem Poltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Holy shit. Chodź tu. Chodź tu, śmiałku. Chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Pięknie. Musimy go zajść od tyłu, czy co? Brawo, dostał. Twardy zawodnik. Shit. Naprawdę twardy. Aż. Nie mam żadnych eliksirów. I to jest moim zdaniem najgorsze. Cholera. Dobra, może uda nam się jakoś go przechytrzyć. Jesteś za słaby i za wolny. Ach, te znaki wiedźmińskie. Ło! Ach, i pierwsza porażka. Niestety. Ciekawe, od którego momentu uda nam się wrócić nasza gierka. No pewnie, że tak. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślał, że to ja zabiłem Poltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Dlaczego wiedźmin zabija królów? Byłem wiedźminem dawno temu, więc teraz jesteś najemnym zbirem. Powinieneś się poddać, gdy miałeś okazję. Dobrze walczysz, chociaż nie tak jak kiedyś. Mięśnie pamiętają. Dziki Gon nie mógł ci tego odebrać. Jest, udało się w końcu. Uff. Wystarczy wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla. Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zdradzą cię. Czas Jorveta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Teraz jesteśmy kwita. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Oż ten skurwysyn. W takim razie do zobaczenia w Edirn. Ciekawe, czy będziemy mogli wziąć jego miecz. Chyba, że to był nasz. Gdzie Rosz? Zabiliśmy kilku, ale reszta uciekła. Gdzie jest Leto? Martwy? Ruszył do Flotsam. Skąd wiesz? Chcę dopaść Triss. Muszę iść. Zabij go, zanim skontaktuję się z resztą. Nie trzeba było ufać Dwan. Chodźmy. Nie, Geralt. My nie możemy tam iść. Oczywiście. Zapomniałem, jacy z was wojownicy. Mete tarde, Gwynblade. Powodzenia. Mamy tutaj coś ciekawego? Weźmy sobie przedmioty.
Espadon nasz. Prawdopodobnie tego Espadona przyniósł nasz kumpel. Ale tu mamy tak, miecz srebrny. Espadon ma... Ile ma Espadon? Espadon ma 19 do 24. A solidny długi miecz stalowy ma 13 do 18? Boże, my naprawdę do tego Espadona mieliśmy wtedy szczęście. Bez kitu. Miotłę mamy jeszcze. Okej. Okay. Dobra, to chyba wszystko. Będziemy musieli w końcu chyba ogarnąć sobie jakiś nowy strój lepszy, czy cokolwiek, bo miecz srebrny tak samo, ponieważ ta walka chyba była na troszkę wyższym poziomie trudności ze względu na to, że my w ogóle nie zbieramy itemów. W sensie nie tworzymy nowych, od samego początku gry mamy te same. No trudno. Zobaczmy, jak akcja toczy się tutaj. Gdzie jest Triss Merigold? Biegnij do Flotsam na ratunek Triss. A, gdzie było to wyjście? Tu gdzieś? Tu. Okej, więc biegnijmy. Szkoda, że nam się te miksturki skończyły. To było... dość słabe. I tutaj, gdzie my przyszliśmy po tą różę pamięci, tu jeszcze coś jest. Okej, może coś się przyda. Zobaczmy, miecz długi specjalnych oddziałów. 15-22, 19-24. Ludzie, to... My tego Espadona mamy... Świetny, świetny to jest... Nie, nie chcę się tu wracać. Naprawdę świetna, świetna broń to jest. Tutaj jest wyjście. Okej. Okay. Biegnijmy w takim razie na rutnek Triss, Wiedźminie. Ciekawe, gdzie jest nasz przyjaciel... Krasnolud. Co się z nim stało? Bardzo nurtuje mnie to pytanie. No bo towarzyszył nam przez cały ten czas i nie był nawet z grupą tych, którzy mieli tam pomóc. O, i coś czuję, że Vernon Roche na nas się ze złości, ale sami musicie przyznać, że torturował nas i tak dalej. What? Słyszę coś niedobrego. No. Tak jakby z łaski nas uwolnił. Okej, wyciągnijmy nasz srebrny miecz. Ale jesteś brzydki. Fuj. Dobranoc. Cóż tu mamy, nekery? Same nekery, moi drodzy. Dobranoc. Na razie. Okej. Wszyscy? Czy jeszcze ktoś? Okej, to powinny być wszyscy. Spójrzmy na mapę. A wróćmy się o 180 stopni i pójdźmy na chwilkę tutaj. Zwiedźmy mapę na chwilę. Cóż my tu mamy? Mamy coś tu ciekawego? Jakieś gniazda może na kierów, które możemy zniszczyć? Pułapka. Tutaj mamy pułapeczki. Sprawdź może Wiedźminie znakiem jeszcze coś. Oj, tutaj martwi. To jad. Przyda się. Okej, może nastawiliśmy pułapkę. Mam nadzieję, że jak w nią wleziemy, to nic nam to nie zrobi. I czym prędzej udajmy się... Coś za nami idzie? O! Endraga. Gin! Poczwaro. Weźmy sobie z niej wszystko, tylko że... Musi nam to dać. Okej. Okay. I czym prędzej udajmy się po Triss. No jakim cudem... Musimy ratować naszą ukochaną. No a tutaj taki jaja, że Wiedźmin. A, przejdę się, popoluję sobie na nowe rzeczy. A, głupia pułapka. Gdzie jest wejście? Trudno. Musimy zrobić kółeczko.
Ciekawe, jak tam stoimy z poziomem. Co? Aż tyle musieliśmy przejść, żeby dostać się do wejścia? W ogóle, czy tutaj będzie gdzieś wejście? Jest, uff. Niech ludzie wiedzą, że idziemy z mieczem. Niech ludzie wiedzą, że idziemy po to, by odbić naszą ukochaną. Niech ludzie wiedzą, że mapa się ładuje długo. Hello. Stoję, słupek. Zbiera się na burzę. Miej się na baczności, Wiedźminie. Dobrze. Gdzie jest Merkel? Tu, co tu się dzieje? Miasto w ruinach. Biegnijmy więc. Czyżby to byli wrogowie? To nasi. Cóż tu się dzieje? Sępy się zlatują. Za dobre dla was byliśmy, nie ludzie! Tuczyliście się na naszej krwawicy! Damn it! Masakra jakaś. Patrz ta ludziska! To też jakieś dziwadło! Czego tu? Zostawcie krasnoluda. Nic wam nie zrobił. Racja! Przecie to nasz sąsiad! Trzeba do domu iść, ludziska. A widzicie... Dzięki ci, Wiedźminie. Gdyby nie ty, już bym się witał ze śmiercią. Spokojnie. Czekaj. Idziemy pomóc jeszcze komuś, jeśli tutaj jest w ogóle. Wykorzystałbym tą sytuację i zaczął okradać, ale niestety, na szczęście, też nie musimy zwiedzać. Trist jest w potrzasku. Tris! Gdzie jesteś, Tris? Co... Kurtyzana? Nie żywa? Halo? Dlaczego? Ach... Znowu źle poszedłem? Gdzie mam iść? Do karczmy? Czy drzwi obok? Jak to drzwi zamknięte? Toż to niedorzeczna sytuacja! Czy tutaj też jest wejście do karczmy? Mordujecie niewinnych! Dokładnie. No, nareszcie. To jak będzie, karczmarzu? Syna mi zabili, syna! Elfy przeklęte! Chcę ich krwi! Te elfy nie zabiły twojego syna. I nic im nie zrobisz. Jak się tak zastanowić? Tak. Nic tu po was. Idźcie do domu, ludzie. Dzięki ci, Gwynblade. Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi. Uchodźmy stąd jak najprędzej. Uważajcie na siebie. Kto rozpętał tę jatkę? Dowodów nie mam, ale stawiam na Loredo. Rządzący zawsze będą szukać usprawiedliwienia dla swoich błędów i porażek. A lud zawsze pragnie igrzysk. Krwawych czy radosnych, obojętne. To miasto już nigdy nie będzie takie samo. Nastał tu czas pogardy. Musimy odnaleźć Triss. Wiesz, gdzie jest? Miała iść do Shili, a ta wynajęła w gospodzie izbę. Mówiłem jej o megaskopie, nad którym pracował Zoltan. Jak doszło do pogromu? Mówią, że to zemsta za śmierć żołdaków, którzy poszli z Roszem. Ale to były zwykłe zbóje opłacane przez Loredo. Nikt po nich nie płacze. I tak wybuchły spontaniczne zamieszki. Loredo niby stoi z boku i umywa ręce, a jego zbiry podjudzają. Widziałem kilku żołdaków w cywilu na czele tłumu. Nic mu nie udowodnisz. Nawet nie zamierzam. Chodźmy. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak. Tajemnica zawodowa. Świetnie. Chodźmy. Okej. Chodźmy. Idziemy za Jaskrem? Nie. Mamy iść sami. I on... Aha. Teraz musimy wyjść na górę. Co? Zabarykadowane? Shit. Gdzie ona przepadła? Nie wiem. Ratunku! Pogrom. Nie wiem, ale... pomożemy uciśnionym.
Co to za dziwadło? To ten czarownik! Zostawcie ich. Nic złego wam nie zrobili. W rzeczy samej. Przecie to nasze sąsiady. Chyba trzeba się rozejść. Dzięki ci, panie. Czułem już chłód o... Cieszę się, ale niestety mam troszkę ważniejsze sprawy na głowie. Niż cały czas pomaganie wam uciśnionym. Krew. Mam złe przeczucia. Ja też, Geralt. Ja też. Ale nie mogę zostawić widzów bez informacji. Nie wygląda to dobrze. Sprawdźmy ślady. Może się czegoś dowiemy. Okej, ludziska. Tak to właśnie wygląda. To było do przewidzenia, że Triss tutaj nie będzie. Mamy jakiegoś martwego osobnika. Prawdopodobnie albo on próbował ich gdzieś zabrać, albo co gorsze, był jakiś inny scenariusz. To Sheila jest zła. Ale tego wszystkiego dowiemy się w następnym odcinku. Bardzo cieszę się, że jesteście. Dobranoc, nie? I dobranoc. Hej, hej.